Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was w kolejnym już materiale z Wojny Krwi, wiedźmińskich opowieści. No i ostatnio doprowadziliśmy tu do niezłej masakry, zarówno Skojateli, jak i Hawakerów, czy jak to oni się tam dokładnie nazywają. No wiecie, tych co handlują i handlowali. No i myślę, że postąpiłem słusznie, że nie wziąłem broni, która... No, w dzisiejszych czasach byłaby również zakazana ze względu na ogrom zniszczeń, które dokonuje w ludzkim organizmie. Nie tylko zabija, ale sprawia mega, ale to mega, mega po prostu cierpienie. Mam ich korespondencję teraz. Joel, uszaci od Eldaina zamawiają, co następuje. 2 skrzynie strzał rozrywających, 3 butle trucizny z blekotu, 5 pudeł wnyków i sideł, 1 korbacz z najwyższej jakości stali dla dowódcy. Komanda. Sprawdź 2 razy każdą monetę. Ostatnio było kilka fałszywek i trzymaj się z dala od głównych traktów. Czasami można jeszcze wpaść na edirnickie patrole, Klaus. No jak widać, nie wpadli na żołnierzy z Edirn, wpadli na nas. I bardzo dobrze. Myślę, że skończyli tak, jak skończyć powinni. Ja tutaj jakieś ciekawe miejsce nie ogarnąłem. Jakim cudem ja tam nie ogarnąłem ciekawego miejsca? Cofniemy się, sprawdzimy. Jak jeszcze tego nie zrobiliście, możecie oczywiście zostawić łapkę w górę. Mam dobre morale, no i nie dziwię się. No moje wojsko, no to ciężko, żeby cieszyło się, gdybym używał złych rzeczy. O, tu coś jest. Jak mogłem tego nie zauważyć? Pani, tu w dole są ludzkie szczątki w strasznym stanie. Wygląda na to, że Skojatel skrępowali jeńca, posmarowali go psim sadłem, a potem porzucili nieopodal gniazda nekerów. Słyszałem, że elfy karzą w ten sposób złodziei. Ciekawe, co im zabrał. Może uda się to ustalić. Przegońcie potwory i przeszukajcie ciało. Tracę 2 żołnierzy wtedy. Może uda się to ustalić. Poleć Ejkowi, żeby przegnał potwory, a potem przeszukaj ciało. Tylko czy ja nie stracę w ten sposób Ejka? Ej, gorzej, jeżeli to jest... Teoretycznie gra mi nie mówi, że stracę Ejka. Ej, ale co jeżeli by tak było? Nie no, myślę, że go nie stracę. A, bo pewnie tej opcji bym nie miał, gdyby Ejk do mnie nie dołączył. Więc tak, niech Ejk je przegna. Myślę, że to było dobry wybór, bo ta opcja pewnie aktywuje się tylko wtedy, gdy Ejk jest z nami. No i nie tracę żołnierzy. Znaleźliśmy kolejną mapę. Kurczę, już mam 2 mapy tutaj. Zaraz. Pokażcie mi na chwilę. Wyłączcie mi raporty, pokażcie mapy, bo mam 2 ukryte mapy. Skała i 2 drzewa. Przypomina mi to coś dziwnego. Znaczy w sumie to nie przypomina. Dobra, koniec skojarzeń. jakiś obóz. Nie wiem, czy ja byłem już w takim obozie, czy nie. Muszę się dobrze rozglądać, bo ja czasami idąc po prostu nie zwracam na coś takiego zupełnie uwagi. A wypadałoby jednak popatrzeć. O, jeszcze tutaj bym coś ominął. No tutaj to raczej nic z tych rzeczy. Dobra, idziemy stąd. Może napotkam coś na ten styl. Byłoby fajnie, muszę się rzeczywiście naprawdę mocno rozglądać. Co to jest? Kolejna pułapka, dobrze, że nasi zwiadowcy ją wypatrzyli. Co teraz, królowo, przerzucić most czy zawracamy? Tracimy drewno, przerzucamy most. Nie wiem, czy to jest droga, którą już wcześniej sobie... tak, to sobie odblokowałem przejście takie szybsze, bo mógłbym się cofnąć i nie tracić drewna. Ale niech będzie, a co mi tam, tu zaraz pewnie odzyskam surowce. Zbierz to, świetnie, widzicie, drewno to szybko się z powrotem przywraca. Tutaj to ja już byłem, no kurczę, tutaj to ja już wszędzie byłem tak właściwie. Dużo rzeczy sprawdziłem, no będę musiał jeszcze poszukiwać tej osady, no i tych skarbów ogólnie, ale tym to się zajmiemy. Na razie chodźmy w takim razie po łupy. To ciekawe miejsce olałem, no ale tu jest tyle rzeczy do zrobienia, że no można chodzić, a chodzić. Chociaż to odblokuje się dopiero jak przejdziemy to. Tak naprawdę to jedyna właściwa droga tutaj. Znaczy może no nie jedyna, ale jedna z takich głównych. No to ja już miałem ją szybko odblokowaną. No tylko bez sensu dla mnie opuszczać to miejsce tak szybko i nie wykonywać tutaj mnóstwa rzeczy, które można wykonać. A przy okazji trochę się wzbogacimy. O cholera! Tu są jakieś elfy. Starsza mowa, słyszałem to. Ej, masakra. Ej, a nie ma tam jakiegoś... A, jest tutaj przejście tego typu. Dobra, wiem, że tu gdzieś jesteście. Pokażcie się lepiej. Oni tu na nas czekają. To jest pułapka ewidentnie, no ale zamierzam w tę pułapkę wpaść. A jak żeby inaczej? Co, Skojatel, myślicie, że się was boję? Nigdy w życiu. Z lasu wypadli elfi wojownicy. Okrzyk na ustach, twarze pomalowane w pasy, oczy płonące nienawiścią. Mewy stanęła w pierwszym szeregu i skrzyżowała broń z atakującym partyzantem.
Stali chwilę w klinczu, twarzą w twarz, dysząc ciężko. Kto przeważy w tym starciu? Kto ujdzie z życiem? A kto polegnie w cieniu prastarych drzew? No i bitwa skrócona, czyli nie będzie z tej standardowej bitwy z elfimi wojownikami. No ale no dobra, spoko. Spoko, spoko, spoko. Co nam się trafi? Pytanie dnia. No powiem szczerze, że trafiło nam się słabą, bo nie do końca tego oczekiwałem. Dobra, jest Ake. Ale Ake to nie jest to, czym marzę. Dobra, jest Xavier. W sumie Pieseła mogę wyrzucić, no bo on i tak się pojawi. Kolejny alchemik. Kosynier. Włamywacz. No nie wiem, może Kosyniera usuń. No kurczę, no nie ma Riley. Mogło być lepiej, mogło być znacznie lepiej. Ej, w sumie jestem w stanie rozwalić tę jednostkę. Bo jak ja zadaję 4 od razu, potem zadaję, oni dodają 2 losowe, czyli łącznie 8. Ej, to jest dobry pomysł, żeby zrobić coś takiego. Nawet, tak mi się wydaje. Dobra, to ja może na start, tylko w sumie też nie wiem, kogo na start rzucić. Może po prostu rzucę sobie, a ja wiem, może Xavier. Xavier, zobaczymy, czy moja taktyka jest... Czy moja taktyka jest dobra? No bo mówię, oni powinni paść. Przynajmniej nie użyją z tej zdolności. Jedna karta poszła się walić. I to jest nawet taki nie najgorszy początek. Chociaż karty mogły na początku trafić się trochę lepsze. Ale kusznicy są... To dobra, o nie, gęsta mgła. Bądźcie przeklęci. Jeszcze mój pieseł obrywam. Aha, to została jedna karta zagrana i tyle w sumie. Świetnie. Dobra, jak rzucę sobie jego, tylko po to, żeby podpalił... Coś się ulatnia. Żeby podpalił, no w sumie... Podpal to miejsce. Oni zarzucili mi tam, to ja tutaj im zarzucę. A co tam? Mogę? Mogę. Elire! No nie, no dobra. Panie Ejku, weź pan się tutaj wzmacniaj z każdą chwilą. No dobra, rzucamy was. Po prostu celujcie w te jednostki. Jedyny dobry pomysł. Zawsze mam runę, będę mógł jej użyć w dobrym, odpowiednim momencie. Jak przyjdzie taka możliwość. O nie, w sumie to... Zadaj wybranej 2 punkty. Jeśli była wzmocniona, zadaj jej zamiast tego 6 punktów obrażeń. No dobra, to nie jest wzmocniona jednostka. Tego to rzucę dopiero, gdy pojawi się kolejna karta, tak mi się wydaje. Po jej lewej stronie. Dobra, nie, tego to nie użyjemy za dobrze. Dobra, może użyję jeszcze jednego tego i namierzmy może tego elfiego obrońcę. Bijcie tak sobie. W sumie można było namierzyć jedną jednostkę, bo chyba można. Dobra, dużo wszystkiego. No i spalił mi. On niszczy najsłabszą jednostkę wroga i zadaje wszystkim jednostkom w wybranym rzędzie obrażenia równe jej sile. Aha, no świetnie. No po prostu świetnie. Dobra, mam dziwne wrażenie, że to jest dobry moment, aby użyć runy. A co tam? Użyjmy, trochę wzmocnimy moje. Chociaż teraz ten będzie silniejszy. Kurde, to może nie było najlepsze wyjście. Bo on teraz będzie bił mocniej. Nie, to nie było najlepsze wyjście. Niestety. No tak to jest, jak człowiek nie zawsze dobrą... O właśnie, 6 teraz bije. To nie było najlepsze posunięcie. Dobra. Ta pułapka za chwilę zadziała. Może dajmy kundla. Przesuń te jednostki. I może w sumie przesuń, no nie wiem, tego przesunąć, czy kogoś innego można obić. Te nie mają umiejętności. Pułapkę ogniową. Dobra, rozwalmy już pułapkę ogniową. Zawsze to jakiś mały plusik. Chociaż ci są za silni i tych nie rozwalę. Chociaż nie, ogień, dobra. Jest git, okej, ta jednostka zaraz przestanie nam zagrażać. Tyle dobrego. Ale obrywam. Dobrze, że Ake się wzmacnia, on musi być tutaj moją kartą, która mi uratuje skórę. A nie, zaraz, mogę użyć mewę. Ale czy opłaca się, są 2 6. Będę mógł jeszcze raz będę mógł zagrać mewę? Nie, to już będzie chyba ostatni raz. Dobra, to w takim razie dajemy Leryjski Róg i niech oni tam obrywają, ile się dam. Dobrze. W sumie szpiega trzeba za chwilę wyrzucić. Teraz, a nie, teraz są 3 4. W sumie wykorzystajmy to. Jasne, rozwalę 3 jednostki od razu. Jeszcze ten dostał, no to świetnie. Ten jest co prawda elfi obrońca, jest dość silny, dość wzmocniony. Wkrótce nadejdzie burza, lecz póki co korzystajmy z pogody. Korzystajcie z pogody, ojejku. Dobra, mam nadzieję, że... Okej, dobrze. Prawie nie zauważyłem tej pułapki. Dobrze, że teraz została użyta na niego. Śmierdzi, to cały psa podobno. Okej. Mam wrażenie, że najlepszym wyjściem w chwili obecnej będzie rzucić Ejka gdzieś tutaj na przykład. Chociaż nie, zaraz.
O dwóch turach na początku tury zadaj sąsiadującym jednostką 6 punktów obrażeń. Ale on już użył tej zdolności, to już tego nie może. Dobra. No kończ turę, no nie mogę nic zrobić. Mam 84. Teraz mam 39. No świetnie, wykorzystałem tę jednostkę w sposób perfekcyjny. No i wygrywamy dzięki temu. Jeszcze miałbym alchemika, którego można w każdej chwili sobie rzucić, można sobie zrobić to w ten sposób i nagle 175. Elfy bez szans w tym pojedynku, świetnie. Elfy rozwalone. Nie stanowiły aż takich problemów. To była taka typowa zasadzka, przetłumaczone ze starszej mowy. Aileen, ukochana córko, błagam cię, wróć do domu. W szeregach Skojatel czeka cię śmierć. Nie rób mi tego, nie rób tego swojej matce. Dość, że straciliśmy twojego brata w pogromie. Na wszystkie świętości, na pamięć przodków, opuść las, póki jeszcze możesz. O Agen. No i no to nie opuściła lasu. Nie opuściła, jak widać. A my sobie dzięki temu odblokowaliśmy kolejne przejście. Skarby, łupy przede mną. Teraz, którą drogę muszę obrać, żeby... Tu mam łupy, tu mam ciekawe miejsce. Może sobie obejdziemy tak to wszystko. Pozbierajmy tyle łupów, ile się da. Kto wie, może coś sobie będę mógł znowu stworzyć. Jejku, wszędzie słychać te przeklęte elfy. Gdzieś tu się czają na nas. Wiecie, trochę... Trochę niefajne. Tu jakaś kopalnia. Coś w tym stylu. Nie ominęłem żadnego łupu. Tam był dalej. Dobra, ale na razie idziemy do tego miejsca zobaczyć, co nas czeka. Może tutaj nie ma żadnej walki, może nic ciekawego, może po prostu... Tak, most tylko do stworzenia. Nie, to jedziemy naokoło. Teraz to już wiem, że to w sumie... No nie opłaca się w tym momencie tego robić. Zobaczymy natomiast te kopalnie. Bo to jest raczej kopalnia. Mewe dyskutowała o czymś z Gasconem, kiedy podszedł do niej zwiadowca. Plamy krwi na jego mundurze wskazywały wyraźnie, że sprawa jest pilna, więc królowa natychmiast przerwała rozmowę i poprosiła o raport. Pani, kiedy robiliśmy rekonesans, znaleźliśmy wejście do jaskini. Pilnował go mały oddział elfów. Udało nam się ich pokonać. Gascon podrapał się po brodzie. Idę o zakład, że Skojatel mają tam kryjówkę. Jeśli uderzymy, nim zorientują się, że zabiliśmy straże, może uda się ich zaskoczyć, ale trzeba działać szybko. Ja tam Gasconowi zwykle wierzę, mimo tego, że chciał użyć śmiercionośnej broni. Nie będę omijał. Zaatakujemy, chociaż wcale bym się nie zdziwił, gdyby tam nie było elfów, tylko tam było coś innego. Kto wie, może nawet jakaś bestia, ale co tam, atakujemy. No to działajmy. Zbierz ludzi, niech się szykują do ataku. Tylko po cichu. Lyryjczycy weszli do jaskini. Poruszali się ostrożnie, w milczeniu. Długo pozostawali niezauważeni, ale z bocznych korytarzy wypadli elfi bojownicy. A, czyli jedna kryjówka. Już myślałem, że może pilnowali tam czegoś innego. Skojatel walczyli zwykle podstępem, kłócząc długo, zwodząc wroga. Nie tym razem. Partyzanci uderzyli w wojska Mewę z całą mocą, jakby chcieli siłą wypchnąć ją z jaskini. Elfy odniosły jednak skutek przeciwny do zamierzonego. Zaintrygowana zaciekłym oporem, królowa postanowiła za wszelką cenę sprawdzić, co też skrywają tajemnicze pieczary. Też mnie to interesuje, co tam tak właściwie jest? Co oni tam ukrywają? Może dzieci i kobiety? Wcale bym się nie zdziwił, gdyby to były jakieś dzieci i kobiety. Dobra, mamy Gascona, mamy tego, włamywacz, jeździec. Dobra, jej kolejny jeździec. Jest Eik, ale nie mamy cały czas jak na złość czarnej Riley, która by mi uratowała już skórę na 100%. Może włamywacze sobie zostawmy. Może wycofajmy, dobra, jeszcze tego, kosynier, nie. Nie do końca to, co się chciało, ale nie jest i tak źle znowu. Nie jest tak najgorzej. Co oni tutaj rzucają? Zadaj wybranej jednostce 2 punkty obrażeń. Okej, okay, aha, uzdrawiają od razu, świetnie. Jakby tak zacząć, ja wiem, od podłożenia ognia i od razu przywalić jakieś jednostce. Bo on, ta jednostka ma odnowienie, oj, ją trzeba szybko jej przywalić. Od razu to mówię. Musicie jej po prostu, musicie ją bić. Najprostsza zasada. 4-3, kurczę, szkoda, że ten damage też nie poszedł na nią. No ale zdarza się, no nie zawsze ma się to, co się chce. Bo ona będzie leczyć tę przeklętą jednostkę i to jest takie trochę wredne. Serio? Posiłki? O nie! Ojej. Ojej. O Melitele. O Melitele. Ej, co to ma być? Sobie pomagać. Ojej. O kurde. Dobra, teraz to jest ojej, powiem wam. Teraz to jest dopiero ojej. Ale by się tu przydała pożoga i spalenie wszystkich dziewiątek.
Oj, bardzo by się przydało. No na razie to ja tak tutaj za dużo nie wymyślę. Te karty też mogły być troszkę lepsze. Na razie podłóżmy ogień w tym rzędzie i będziemy się zastanawiać. Już 51, to jest dość sporo. Ale mówię, oni mają możliwość leczenia. Tutaj to jest trochę lipa. Gracz spasował. A, bo to jest normalna walka. Cokolwiek tu jest, musi być dla nich cenne. No musi być cenne. Musi. Tylko zastanawiam się, kogo teraz sobie rzucić, bo to jest standardowa. Myślałem, że to jest skrócona walka. Mój fail. Pomyliłem się. Rzucę 10, bo kurczę, 20 brakuje mi. To jest sporo. Co ja powinienem zrobić? To daje mi wszystko o 2. Czyli to mi da o 2, czyli będę miał plus... mam 4 jednostki, plus 8, 34. A oni stracą 6. 34, oni stracą... Nie, zaraz, 6 po 12. Też 34, ale ogień jeszcze chyba zadziała. Dobra, mam nadzieję, że to tak pyknie. Zobaczymy, czy ogień zrobi swoje. A, jeszcze wyrzuciłem... Dobra, zapomniałem, że jeszcze piesek się wyrzuci. Bo to też ta karta też działa w ten sposób, bo to też złota karta. Dobra, kończymy turę. Oni dodatkowo i tak palą się, więc w sumie easy. Teraz pasujemy. Dobra, nie jest najgorzej. Wygrywam pierwszą rundę. No teraz oczywiście można by im poddać. A czemu by nie? Ale oczywiście gdyby się trafił... W sumie liczyłem na trochę inne karty. Nie zaprzeczę. Cały czas liczę, że Ryla mi gdzieś tam dojdzie. Dlatego Reinharda trochę głupio mi rzucić. No w sumie Ejka, no ale Ejk potem też się przyda, jakby mnie obijali. Dobra, może rzućmy Kundla. No tylko, że Kundel teraz nie może nikogo namierzyć. I więc jego działanie, jakby jego umiejętność chyba też poszło się walić. W tym momencie. Dobra. Aha, on sobie tutaj rani. Jak działa ta jego zdolność? Za każdym razem, gdy jednostka, która nie jest elfem, zostanie zniszczona, wzmocni tę jednostkę o 2. Aha, świetnie. Świetnie. Mówię, porzucajmy tutaj coś. Mamy robotę do wykonania. Poróbmy troszeczkę. Teraz już nie mam moich kuszników, jak na złość. Ho, szkoda. Dobra, zakończ turę. Niech oni się tutaj coś pobawią, niech coś pokombinują. 7. Mogło być lepiej. Zastanawiam się, czy jeszcze jednego szpiega sobie nie walnąć, tak for fun. W sumie, czy jego na pewno. Nie wiem, czy to jest najlepsze wyjście, ale zobaczymy. I tak, tylko że będę musiał... Dobra, jest 14 już po mojej stronie, fajnie. Oj, ale straciłem też jednostkę. A, trzeba było tutaj wystawić, kurczę. 8 wystawili. Mówię, mogę to poddać, rzecz jasna. Oni się już trochę z kart wyrzucili. Tak nawet z dość wielu. Musiałbym się zmarnować jakąś jednostkę, a mam same w sumie fajne jednostki, więc dobra, pasujemy. Pasujemy. Zdolność sobie zostawiamy na potem. Jeszcze 15 poszła do nas, ale to i tak jest za mało, żeby tutaj cokolwiek zmienić w tym momencie. Więc dobre, tę rundę oddaliśmy. No serio... Jest! Dobrze, jest czarna Ryla. Co prawda nie ma tej... Ale dobra, czarną Rylą wezmę inną jednostkę. Okej, zaraz zobaczymy. Ja się na to piszę. Tylko ten, ci medycy to trochę wkurzające jednostki. No ale no cóż, trzeba se radzić jakoś. Dobra. Wiecie co? Uzdrów wybranego sojusznika. Zastanawiam się, rozwalimy tę jednostkę. Wdmiejmy tego medyka z głowy. Wydaje mi się, że to nie jest najgłupszy pomysł. Ryla przy okazji wzmacnia się od wam, no bo niszczymy elfa. Nie zawiodę. Może mają ich więcej, kto wie, bardzo możliwe. Ale na razie mam to zupełnie gdzieś, ponieważ no, dajemy same najlepsze karty, robimy najlepszą kombinację, na którą mnie na chwilę obecną stać. Nie, już nie bolą. Dawaj, raz, dwa, bardzo dobrze. Zastanawiam się tak, mam tutaj kogoś, kto... Nie mam nikogo od pożogi, to będziemy... To muszę rzucić. Ktoś, kto mi tutaj pożogą przywali. Przy okazji dajmy sobie Gascona. A to co nic osobistego. I teraz tak. A nie, tych od pożogi już miałem, tylko się ich... Wytyfy! Człowiek nagrywa, tam jakieś petardy walą. Nie no, pięknie, najlepsze. Najlepiej. A czemu nie? Dobra, to dajmy medyka w takim razie. Medyk zawsze mi kogoś tu może dać. Kusznika, no dobra, kusznik nie najgorszy. Mądry wybór. Ale wydaje mi się serio, że trzeba brać medyków i liczyć na to. Wybaczcie, ale sam się zdziwiłem, kiedy to coś tam przywaliło. Mogę co prawda wziąć procarzy też, ale procarzy już mam przy sobie. Dawaj medyka. To jest dodatkowo dużo punktów. I znowu kusznik. No dobra. Oni nie są najgorsi.
No i co, no w tym momencie to już przychodzi nam chyba zakończyć turem. Za chwilę sobie jeszcze poodnawiam, będę mógł kogoś więcej przyjąć. Tu jest brakuje mi ziemia, Duan. Brakuje mi tych całych innych troszeczkę kar. No nie, znowu medycy. Bądźcie przeklęci. Dobra, muszę chyba spróbować ich załatwić jakoś. Tylko, że teraz nie użyję tego, tylko... No dobra, zrobimy tak, mam pomysł. Reinhardt. Jej wysokość jest wyjątkowa. Dobra, dawaj mi tego właśnie procarza w tym momencie. No jeden jest tylko procarz, szkoda, że tylko jeden. Kurczę, ja zaraz nie będę miał jakichś jednostek rozstawiać. Dobra, dawaj tego. Przykładowo, nie wiem, oni mają... Dobra, ci mają jakieś umiejętności, to ich poprzesuwaj, pobij trochę. Gaskon zawsze coś tam dostanie więcej. No chciałbym rozwalić tę jednostkę. Ale nie ma czym. Nie ma czym, co gorsza. Nie wezmę sobie już tutaj nikogo za bardzo z kart, które jeszcze nie zostały zabrane. Mogę wziąć co? A nie, mogę wziąć kundla jeźdźca. Ej, dobra. To ma sens. Teraz namierz tę jednostkę. Mam nadzieję, że ona już teraz zostanie, czy dopiero w kolejnej turze. Kurczę, dopiero chyba w kolejnej. Ci plus 12, świetnie, uzdrowieni. Ale okej, ta jednostka padnie. Medyk pada, więc to jest największy plus dla mnie w tym momencie. Nie no, już trzeba to porobić, dobrze. To co? Mam pomysł, żeby tu jeszcze wyrzucić tą jednostkę. Siódemka to jest na razie najsłabsza, dobra. I skup się po prostu na ataku, na przykład, ja wiem, na tym. Niech będzie, niech oni są obaj oznaczeni, obrywają tyle samo, zaraz użyjemy naszej lojalności. Nie, no to jest już pewne zwycięstwo, nie wiem co oni musieliby podziałać. Musieliby podziałać coś ciekawego, ale... A, jest kolejny medyk, kurde. Sobie pomagać. Ja jeszcze nie mogę używać tego, co bym chciał. Ale rozwalę tę jednostkę, no po prostu cudownie. Po prostu i tak jestem w stanie to zrobić. Najlepiej. Przesuwamy tego, przesuwamy tego, proszę. Kolejna jednostka leży, Ryla się cieszy. Zobaczymy jaki... Nie no, w sumie nie wbije tutaj jak tak dużo punktów. Wiem, że trofka jest chyba za 300 obrażeń w walce. Ale no tego to już nie zdziałamy. Ale inna sprawa, że już mamy zwycięstwo, bo mogę sobie dawać teraz alchemika, mogę zadziałać w ten sposób. 27 nagle sobie wbija. Widzicie, dużo fajnych rzeczy do porobienia. Na razie to w sumie czego jest? Tyle dziesiątek, jedenastek? Bij dziesiątki. A co mi tam? Zobaczymy, wiecie, zawsze jak jest szansa, to sobie powbijam trochę wszystkiego. No mówię, no tutaj za zbyt wielkiego wyniku niestety osiągnąć raczej nie osiągnę, ale tak zawsze dla zabawy. Jeśli masz honor. Jasne, że mam honor, jak możesz myśleć inaczej? Dobra, jeszcze pan alchemik, który teraz przykładowo robi coś takiego. To jakaś pomyłka, wcale nie jestem czarodziejem. Jeszcze mogę nawet to zrobić, co też zwiększy siłę Gaskona, czyli osiągniemy w okolicach 200, co nie jest najgorszym wynikiem. No, 218 nie jest to najgorszy wynik, mógłby być lepszy i pasujemy. No, elfy znowu bez szans. Ja czuję, że tam będą dzieci i kobiety, ale zaraz się przekonamy. Ale tak czuję, że to nie jest żaden skarb, tylko kiedy ludzie, przełamali szeregi elfów, Mewe była przekonana, że ci wycofają się i przegrupują. Ale ku jej zdziwieniu, Skojatel walczyli do samego końca. Wyglądało na to, że jaskinia skrywała coś wyjątkowo cennego. Gdy Mewe weszła do kolejnej komory, w jej nozdrza uderzył zapach krwi, ropy i moczu. Wówczas zrozumiała, jaskinia służyła elfom za szpital polowy. Pod ścianami leżeli ranni bojownicy. Nie próbowali stawiać oporu, nie błagali o litość, nie wzywali bogów. Obserwowali ludzi w spokoju z nieskrywaną pogardą. Pozyskano karty. Ta karta została włączona do twojej armii. Znajdziesz w namiocie mazidło. Pani... Szepnęła Ryla. Widziałaś, do czego są zdolni Skojatel, co robią ludziom. Oni nie mieliby dla nas litości. Spokojny zwykle Reinhardt nie wytrzymał i wszedł Ryli w słowo. To co sugerujesz? Żebyśmy ich wymordowali? Wojowniczka odpowiedziała szeptem, wolno cedząc słowa. Sugeruję, żebyście stąd wyszli, a ja i moi ludzie zajmiemy się resztą. Niestety nie. Niestety Rylo tym razem nie. Kazałem jej swego czasu spalić
Znaczy spalić, po prostu wymordować jedną wioskę. Wiem, nie była to może najlepsza decyzja, ale kazałem to zrobić, ponieważ tamci ludzie sami brali udział w tym mordzie. Tutaj mamy rannych, takich, którzy nie są w stanie się obronić, nie są w stanie nic zrobić. Tamci z własnej decyzji po prostu postanowili, my ich zabijemy. Nie, tutaj jest inaczej. Dlatego zabraniam Riley mordować rannych. Mewe spojrzała wojowniczce w oczy i przestraszyła się tego, co tam zobaczyła. Nie, Rajla. Zostawimy ich w spokoju, jasne? Rajla milczała przez dłuższą chwilę. Wreszcie skinęła głową i wyszła z jaskini. Reinhard odprowadzał ją wzrokiem, trzymając dłoń na rękojeści miecza. Posłuchaj mnie, Reinhard. Masz pilnować Rajli, aż nie oddalimy się o dzień drogi od tej jaskini. Jeśli odłączy się od kolumny, będzie próbowała się cofnąć. Chcę o tym wiedzieć. Rozumiesz? Reinhard pokiwał głową. Mimo odniesionego zwycięstwa, wyszli z jaskiń w grobowych nastrojach. No lepiej, żeby się tu nie cofnęła, to prawda. Lepiej nie. Dobra, dużo hajsu. Tak jak mówiłem, hajs zawsze wpada więcej niż zło, niż drewna. Co jest grane? Czemu napieprzają tymi petardami? Nie no, wiecie, to wiem, że wojna tutaj w Edirn, no ale proszę was. I mam złe morale, czyli co, jakbym wyeliminował ich, to morale byłoby dobre? Ciekawe, ciekawe. Dobra, jeżeli chodzi o warsztat, czy ja mogę tutaj coś tak, mogę... Może liczbę bibelotów zwiększymy, to jest nawet fajne. To limit armii, żeby podnieść. Nie wiem, czy to już teraz jest aż tak bardzo potrzebne. Mogę wtedy, to mi pozwala tworzyć, no ale to też są, patrzcie, mega drogie rzeczy. Bardzo nawet drogie. Są te jednostki pomocnicze, wilcze doły, liryjski przewodnik i też i tym podobne. Ale mogę już podnieść liczbę bibelotów. I wiecie co, zróbmy to. Zróbmy to, zwiększymy liczbę bibelotów, to mi trochę może pomóc. O, jak tutaj ładnie skrzynka się teraz pojawiła. W namiocie mamy coś jeszcze, coś czego nie szukaliśmy? Nie, nie mamy. Tutaj mogę dodać ten jeden więcej bibelot. Zadaję jednostce jeden punkt obrażeń, aktywuj tę umiejętność 8 razy. Aha, że to zadaje jeden punkt obrażeń. No dobra, zastanawiam się, czy to jest takie dobre, czy nie ma jeszcze jakichś takich ciekawszych tych bibelotów, jak to się tutaj nazywa. Zniszcz najsilniejszego sojusznika i zagraj dwóch sojuszników ze swojego cmentarza. Aha, bo to sojusznika, ale to sojusznika niszczy, kurczę. To tak trochę takie nie za fajne zawsze. Przywróć wszystkim jednostkom wroga ich siłę bazową. To jest też dobre, jak przeciwnicy się boostują, co nie? Zwierciadło. Zadaj najsilniejszej jednostce na polu bitwy 15 punktów obrażeń, następnie wzmocnij najsłabszą jednostkę o liczbę zadanych obrażeń. Ale, czy to działa... Czekajcie, zadaj najsilniejszej jednostce na polu bitwy 15 punktów. Najsłabszą jednostkę. Czyli rozumiem, czyli to ogólnie chodzi na najsilniejszą, czy to o wroga, czy moje. Ja dodajmy sobie to zwierciadło, może ciekawie będzie to grać, zobaczymy. Pomyślimy, zobaczymy. Jeszcze zastanawiam się nad tymi żołnierzami, którzy do nas doszli. Na początku jeszcze rundy pojaw się na polu bitwy. Przenieść tę jednostkę. Kurczę, oni się od razu pojawiają na polu bitwy, to jest mega plus. I chciałoby się tego używać, no tylko tam, no właśnie, armii nie mam aż tyle. Teraz by trzeba kogoś wywalić. Kundlu wieśców na przykład, jeszcze kogoś. No tylko, że teraz będę miał dużo tych. Dobra, kosyniera wyrzucę i idealnie. Teraz kosynierów nie mamy, mamy tamtych, ale oni przychodzą od razu na początek bitwy. To jest naprawdę spory, fajne rozpoczęcie bitwy. W kantynie mogę trochę porozmawiać, no ja zaraz normalnie, wy na pewno to słyszycie, ale nawalają petardami. Weź tu się człowieku skup. Porozmawiajmy z Rylą, bo pewnie jest trochę niezadowolona. Już mogliśmy z nią nieraz rozmawiać. Na razie powiedz mi coś więcej o Eldainie. Ten Eldain, powiesz mi o nim coś więcej? Powinien wisieć. Miałam raczej na myśli coś, co może nam się przydać w walce. Przede wszystkim nie można mu ufać. Nie respektuje naszych zasad ani praw. Kiedyś król wysłał do niego posła, zresztą wbrew mojej radzie. Znaleźliśmy go następnego dnia z wyłupionymi oczami i białą flagą wepchniętą do gardła. Czyli w dyplomacji lepiej się nie bawić. A jak walczy? Jaką stosuje taktykę? Jak każdy elf. Unika starcia na otwartym polu, uderza z ukrycia. Najlepiej byłoby puścić cały ten las z dymem. Pozbawić go schronienia. Brzmi jak wylewanie dziecka z kąpielą. Oni na naszym miejscu by się nie wahali, wierz mi.
spoko. No i ciężko tak patrzeć na to płonące Edirn. Ryla, jak się trzymasz? Nie rozumiem. Całe Edirn stoi w ogniu, nad waszymi miastami powiewają nilfgaardzkie flagi. Nie mów, że cię to nie rusza. Rusza, pewnie, że rusza. 5 lat stacjonowałam w Rosbergu. Znałam całą obsadę po imieniu. Ale taka jest wojna. Nie ma co się użalać. Rozumiem, ale wiesz, gdybyś chciała pogadać, to... Nie będę chciała. Ale dziękuję za troskę, wasza wysokość. No właśnie, tego się spodziewałem po Ryli, prawdę mówiąc. Dobra, mamy jeszcze Xaviera. Dziękuję, że pozwoliłaś mi dołączyć do twojej armii. Nie ma za co. Każdy wróg Nilfgaardu jest mile widziany w moich szeregach. Co powiedział Felcher? Nie za wcześnie na powrót do pracy? Mam dość sił, żeby utrzymać w ręku młot. Chociaż blizny wciąż pieką jak diabli. Pani, widzę jak wszyscy odwracają wzrok, kiedy mnie mijają. Jeśli tobie też to przeszkadza, to mogę... Przestań. To Nilfgaardczycy powinni się wstydzić, nie ty. Ty nie masz nic do ukrycia. Dziękuję, pani. To wiele dla mnie znaczy. Powiedz coś o sobie. Walczysz w armii króla Demavenda od wielu lat, prawda? Trzeba się napić kawy, wybaczcie. Tak, wasza wysokość. Czemu dołączyłeś do wojska? Król potrzebował inżynierów, więc odpowiedziałem na wyzwanie. Nie jesteś zbyt rozmowny, co? Mogę zbudować most albo balistę, ale mówienie sprawia mi ból. Rozumiem. Nie szkodzi. Sama jestem kobietą czynu. No to dobrze, pogadamy sobie potem. Trochę pogadaliśmy, trzeba było w końcu z nimi porozmawiać. Opuśćmy obozowisko. Ruszymy już dalej. Myślę, że już wkrótce ruszymy właśnie na zadanie główne, które jest tutaj przed nami. Tam czeka nas jakiś większy pojedynek. No a potem odblokujemy sobie w ten sposób dalszą drogę. A jak widzicie, droga przez Edirn jeszcze się nie kończy. Jeszcze nie. Jeżeli podobał wam się dzisiejszy odcinek, nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę. Subskrybujcie kanał. Kolejny odcinek z Wojny Krwi już wkrótce na moim kanale. Ale to tyle na dziś. Tak więc do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!